Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i w dzisiejszym filmie będziemy sobie sprawdzać, jak wyglądają moby z Minecraft w prawdziwym życiu, bo uchwyciła ich kamera. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w Minecrafcie, mamy tutaj nieco dziwną konstrukcję, ale ponieważ jest tutaj beacon, to oznacza, że mamy tutaj przycisk do teleportacji i on przeniesie nas tam i tam dowiemy się, jakie dzisiaj moby będziemy widzieć. Ale jeszcze przed tym koniecznie zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Dobra, nie marnujmy czasu, wbijajmy na górę i sprawdźmy. Okej, pierwszy, słuchajcie, mobek to jest kot. Kat, oh my gosh. Co my do niego potrzebujemy? Potrzebujemy miski, potrzebujemy mleka i potrzebujemy chickena. Dobra, więc w takim razie musimy iść zdobyć dużo żelaza. To nie będzie chyba takie trudne. Ej, co jest? Patrzcie, tu jest wioska. Tu jest wioska, ty! Co tutaj się zadziało właśnie? Dwie wioski zaraz obok siebie. Ej, dawno czegoś takiego w Minecraft nie widziałem. Powaga. W takim razie zbieram tutaj na podstawowy ekwipuneczek i już wiem, że z żelazem nie będziemy mieli problemu, bo mamy dwa iron golemy do pokonania. A jeżeli będzie trzeba jeszcze więcej, to wtedy pójdziemy sobie oczywiście do cave'a, ale jeszcze przed tym, no to pierwszy raz tutaj zrobić, wiecie, kilofik, który właśnie tutaj robię i musimy zrobić jakieś lepsze eku. Co jest? Ej, o co chodzi? Czemu ja tak szybko kopię? Nie wiem za bardzo, co się wydarzyło, ale wyszedłem i wszedłem do Minecrafta i teraz kopię normalnie. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Serio, w sensie chciałbym wiedzieć. No ale dobra, okej. Uznajmy, że to był jakiś błąd. Chociaż turbo dziwny. Nieważne, tak czy siak, to mamy dużo kobla. Jeżeli nam się przyda, to będziemy mieli go naprawdę mega sporo. Zróbmy sobie łódeczkę i płyńmy do wioseczki, żeby pokonać sobie Iron Golemixa. Jeżeli ten Iron Golemix występuje w tej wiosce, ale raczej chyba powinien. Czekajcie, czekajcie. Czy widzicie gdzieś tutaj takiego wielkiego? Jest! Jest tutaj wielki bebo, którego trzeba sobie tutaj elegancko zaatakować. Więc czekajcie, podejdźmy sobie tutaj. Cyk, 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 dobra. Zaatakujmy go, okej. Wejdźmy wyżej, dobra, no i lecimy z nim. Dobra, pokonany. I mamy trzy żelaza, idealnie, żeby zrobić, słuchajcie, wiaderko. Oczywiście crafting table musiałem zostawić tam na miejscu. No ale no nieważne, weźmy sobie, zróbmy wiadro. Zróbmy sobie może od razu sikierkę, okej, żebyśmy mogli szybko ten crafting sobie tutaj zdobywać. O, i mamy tam krowę, a tutaj mamy kurczaka, bo kurczaka też potrzebowaliśmy do tego obrazka i potrzebujemy jeszcze drewna, bo drewno będzie nam potrzebne, żeby zrobić miseczkę. Sobie tutaj troszeczkę rozwalimy wioseczkę, no i co? Bierzemy sobie mil i możemy tak naprawdę wracać sobie na górę, żeby sprawdzić, jak wygląda kot spotkany na kamerach. O kurde. Dobra, jestem w łódce i wracamy. O, będziemy mieli dwa craftingi. Rewelacja po prostu, nie? Dobra, dajemy crafting i teraz musimy zrobić sobie tutaj miseczkę, okej. No i mamy wszystkie przedmioty, więc wrzucamy je, wrzucamy miskę, wrzucamy mleko i wrzucamy chickena. No i zobaczmy ten filmik z kamer. Okej, jak możemy zauważyć, jest tutaj rzeczywiście nagranie z kamery. Patrzcie, dwa koty ze sobą walczą. Jeden to Cartoon Cat, a drugi to Cartoon White Cat. Ej, nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale to jest rzeczywiście z kamer i rzeczywiście był tutaj jakiś pojedynek i Cartoon Cat został pokonany. To jest naprawdę mega dziwne. Pierwszy raz coś takiego widzę, zwłaszcza białego kota. Czy coś takiego w ogóle istnieje? W sensie, wiecie, chodzi o Cartoon Cat. Ej, dobra, turbo dziwne. Lećmy dalej w takim razie i zobaczmy, jaki mamy kolejny mobek. Kolejny mobek to pszczółka. I co do tej pszczółki będziemy tutaj potrzebować? Potrzebujemy dużo wełny i to czarnej wełny oraz żółtej. Więc no w sumie można powiedzieć, że nic takiego skomplikowanego, bo o właśnie, owieczki tutaj mamy. Żółty barwnik też, o, już tutaj mamy. Będzie trzeba tylko ogarnąć sobie, słuchajcie, czarny barwnik. Ale myślę, że no znajdziemy jakiegoś squida, którego sobie zaraz pokonamy i będzie sklafon. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, hono tu owca. O, dobra. O, i przy okazji mamy też jedzenie, bo już zdążyłem zgłodnieć, a wiecie, nie można na pusty żołądek tutaj, kurde, grać w Minecraft. Zawsze trzeba być najedzonym, więc o, elegancko. I zobaczmy, czy będą tu squidy. Są tutaj squidy. Ej, jak to wszystko zarąbiście się tutaj klei, bo ja nie mam pytań, naprawdę. Więc co, bierzemy sobie, daj mi tylko dwa barwniki, please. Dasz mi, o, dał mi nawet trzy, łocie, panie, kurde, dobra. Więc mamy tutaj dwie czarne wełny, teraz jedną potrzebujemy żółtą i możemy przejść do kolejnego moba, jakim jest pszczółka. No i zobaczymy, ej, w sumie to może być ciekawe. Co mogą zrobić pszczoły w prawdziwym życiu, że jest to nagrane kamerą? No, w sumie dosyć wiele, więc zaraz to zobaczymy. A wy, jeżeli jeszcze łapki w górę nie zostawiliście, moi drodzy, to wiecie, co robić. Klikać łapy w górę. Dobra, więc jesteśmy i teraz tak, żółta wełna i dwie czarne, okej. Wrzucone, wrzucone.
zmiany, więc lećmy obczaj. Okej. Okay. Ej, pa! Jaka wielka! Ej, co jest? Czy ona właśnie coś wysysa z auta? Ej, tak! Pa! Ona coś wysysa z auta i nagle się zrobiła czerwona. Ale czy to jest pszczoła? Bardziej bym powiedział, że to jest jakiś komar. Co się, pato? On tam naprawdę coś bierze z tego auta, jakby wysysał z niego energię. Ej, ale jaki ogromny bydlak w ogóle. Ta pszczoła jest prawie jak te auto. Wytyfy! Nie no, serio, jest to przerażające. Nie chciałbym czegoś takiego spotkać w prawdziwym życiu. Poważnie. Dobra, kolejny mob to jest tym razem zombiak. W dodatku tańczący zombiak, bo patrzcie, tutaj Steve... Co jest? Dobra, zobaczmy, co my do niego potrzebujemy. Potrzebujemy rotten flesze razy dwa i sztabka żelaza. Dobra, to jest do zrobienia, a idealnie się składa, że robi się noc, więc będziemy mieli wielkie polowanie na zombie oraz na żelazo. Ej, to możemy iść teraz do tej drugiej wioseczki, bo tam będziemy mieli drugiego Iron Golemixa. Ej, może tam będzie kowal, bo w tamtej pierwszej wiosce, no nie było go, a tam mogą być jakieś przydatne itemy, więc zaraz to się okaże. O, jest tutaj już nasz ziomeczek, który musimy sobie pokonać, ale zombiaków jak na razie nie widzę, żeby się tutaj respiły, ale spokojnie, to wszystko z czasem. Akurat zombiaki są o tyle spoko, że są łatwe do pokonania, nie? I nie ma z tym jakichś większych problemów. Dobra, hono tu. Hono tu, teraz cię sikierą powalę, Iron Golemi. No dawaj, dawaj, dawaj. Ile ty masz życia? Halo, chłopie. Chłopie. Dobra, pokonany. Ile mamy? 4 żelaza. Ej, idealnie, naprawdę. Dobra, teraz przyszedł czas na wielkie polowanie na zombiaki i już tutaj jednego widzę. Czy on mnie widzi? Nie, on mnie nie widzi, ale zaraz mnie zobaczy z mieczem w ręce. O tak, pyk, pyk, pyk. Kurde, ej, bo tu jest creeper. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Dobra, ej, dobra, trzeba pokonać pierw creepera. O, dobra, mamy rotten flesza, ile? Jeden, dobra, jeszcze jeden jest potrzebny. Kurde bele, jeszcze do mnie strzelają tutaj. O nie, ile tych szkieletów nagle. Wow, ale dostałem hita. Niedobrze, 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 o, mamy tutaj zombiaczka. Chodź tutaj, tylko tak, żeby mnie szkielety nie widziały, żeby we mnie nie strzelały. I będzie superaśnie, no, no i teraz to ja mogę się z tobą bić, gościu, chodź tu. Dobra, okej, mamy rotten flesze, więc mamy wszystkie potrzebne itemy, żeby odblokować kolejny obrazek w dzisiejszym odcinku. Dlaczego mamy tak daleko do tej kapliczki? O nie. Ej, nie wziąłem jedzenia z tej wioski. Kurde bele. No nie za fajnie, nie za fajnie, bo będziemy mieli teraz mały kłopot. W sumie to mogłem pójść spać, ale dobra, nieważne. Zaraz sobie wrócimy. Okej, jestem na górze. Czekajcie, czy my mamy wszystko? Mamy wszystko, bo tak naprawdę nic nie musimy craftić, więc to jest naprawdę na dosyć duży plus. Więc wrzucam tutaj sztabkę żelaza, wrzucam tutaj dwa rotten flesze. O, nie wrzuciło się, nie wrzuciło się, niedobrze, niedobrze. O, teraz się wrzuciło. No i obczajmy ten filmik. Widziałeś to, chłopie? Ej, dobra, ej, pa, coś przebiegło. Ej, dobra, ziomek jest w lesie. O nie, ej, czy wy to słyszycie? Co to za dźwięki? Co to jest? O kurde, widzieliście jego paszczę? Ej, dobra, to jest jakiś mega szybki zombiak, no bo jakby umówmy się, w Minecraft zazwyczaj te zombiaki są mega wolne, ale pa to. Ej, dobra, to było naprawdę creepy. Sprawdźmy kolejny, co teraz? Co teraz? Teraz mamy Gurdiana. Okej, czyli coś będzie związane z wodą i potrzebujemy wiaderko z wodą. I tak się składa, że mamy idealnie 3 żelaza na wiaderko. Do tego potrzebujemy piasek oraz gravel. Dobra, to będzie naprawdę mega łatwa misja. Ale jeszcze zanim zaczniemy ją wykonywać, no oczywiście pójdziemy sobie w kimę. Znaczy, no, wiadereczko tutaj mogę już zrobić. To sobie napełnimy je po drodze. O, proszę bardzo. I może popłyniemy sobie do wioseczki, bo od razu sobie tą wodę zdobędziemy. Tam sobie zrobimy dzień, no i zaczniemy zdobywać piaseczek, chociaż już mam piaseczek. Ej, tak naprawdę to ja te itemy mógłbym zdobyć w nocy, ale spokojnie, nigdzie tam się nie śpieszy. Zróbmy dzionek, żeby było bezpiecznie. Nazbieramy sobie jeszcze żarcia, bo no tego totalnie nie mamy. A dobrze by było, kurde, nie zginąć w dzisiejszym filmie, więc lecimy w kimę. No i od razu lepiej, to mi się podoba. Dobra, czy teraz tutaj w tej wiosce jest jakieś zboże? O, jest jakieś zboże, ale nie ma tych jakby, wiecie, bloków zboża. To jest dziwne, ale okej, czekaj, bo tutaj mamy masę wszystkiego, więc pozbierajmy sobie. O, mamy marchewki, które możemy sobie wszamać. Czekajcie, wezmę od razu water. Oh yeah. Nazbierajmy tych marchewek więcej, bo no czymś musimy się tutaj, słuchaj, karmić, nie? Żebyśmy z głodu nie padli, kurde, przy zdobywaniu tych wszystkich itemów. Dobra, więc tutaj hop, hop, hop. Okej, zarąbiście, zarąbiście. I co, tak naprawdę potrzebujemy teraz gravel, ale ja nigdzie chyba po drodze nie widziałem gravelu. O, jest gravel! Nie, no nie, no nie wierzę. Wszystko wyczarowałem, słuchajcie, w sekundę, nie? Bez kitu. No i
sprawdzimy sobie tego Guardiana. No, jak może wyglądać Guardian in real life, w dodatku uchwycony na kamerach? To może być naprawdę interesujące. Zaraz się dowiemy. O, tu mamy Endermana, ale dobra, ja na niego nie patrzę, bo gość jeszcze mnie, kurczę, pokoda. A więc jestem na miejscu, no i co? Teraz wrzucamy sobie wiadro challenge, wrzucamy sobie tutaj piasek, wrzucamy gravel, no i lecimy oglądać. Patrzcie. Ej, to jest jakiś reportaż o znalezionej rybie? Tak, bo tutaj jest normalnie wędkarz, pa. Znaczy, rybak, wędkarz. Chciałbym wiedzieć, co on mówi. Jaki wąsik w ogóle, prawie jak mój. O lol, pa. To wygląda jak Guardian. Ej, co jest? Co jest? Ej, nie gadaj, że gość złowił Guardiana. Tak po prostu? Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, patrzcie. Ta babka trzyma go, ej, ale... O lol, jaka dziwna ryba, nie? Pa, on ma, ona ma jedno oko jak Guardian. Bez kitu, o kurde. Ej, dobra, czyli Guardiany tak naprawdę istnieją. Jak sami widzicie po tym reportażu. Ej, to jest turbo creepy. No, ja nie chcę na niego dłużej patrzeć. Co jest kolejne? Kolejny jest konik, okej. To taki szalony konik, który bawi się w karuzelę. Co do niego potrzeba? Potrzeba do niego skóry i potrzeba jabłka. Okej. Okay. Ze skórą raczej nie będzie problemu, no bo musimy znaleźć dużo krówek, ale z jabłkiem już może być mały problem, bo będziemy musieli, słuchajcie, rozwalać liście, a jak dobrze wiecie, no z liści tak szybko jabłko nie wypada i nie wiem, czy nie jest łatwiej ściąć po prostu drewno, żeby jakby, wiecie, liście sobie opadły, niż rozwalać właśnie je tak, jak ja to robię. Ale czekajcie, zaraz się okaże, czy wypadnie jakieś jabłko, czy nie. No z tego, co widzę, to raczej będzie ciężko z tym jabłkiem. Ej, ale w sumie... O, mamy! Dobra! Ej, zarąbiście! Już miałem rezygnować i nagle jabłko, pyk! Ja chciałem powiedzieć właśnie przed chwilą, że moglibyśmy pójść do wioski villagerów, bo tam raczej byłyby jakieś jabłka w skrzyniach, ale skoro już mamy, to nie potrzeba. Teraz nam potrzeba krówek, których totalnie nigdzie nie widzę, ale wydaje mi się, że ku wioski villagerów raczej jakieś będą. Uwaga, uwaga! Są tu jakieś krówki? Są tu jakieś krówki! Znaczy, tylko jedna krówka! To nie jest zbyt fajna informacja. Ej, w ogóle, wydaje mi się, że krówki powinny działać jak owce, że wiecie, możecie je, słuchajcie, nożycami tutaj frygać ze skóry, nie? Ej, dobra, mamy jedną skórę, potrzebujemy jeszcze jedną, a krówek jak nie widziałem, tak nie widzę. O, tam są, tam są, tam są aż cztery, więc no, któraś z nich na pewno da MW4, czyli mi jakąś, chociaż jedną skórę. Ja naprawdę nie jestem wymagający. Halo, krówki, proszę mi się tutaj postarać i dać skórę. Okej, ta nie dała, to może ta, czekajcie. O, no ta też nie dała. Dobra, do trzech razy sztuka. To też nie dała, a nie dała, dobra, idealnie, no. Powiem ci, masz farta, bo kurczę, próbowałbym dalej. A więc wracam na tą planszę, no i przekonamy się, jak będzie wyglądał koń w prawdziwym życiu, nagrany przez kamery. Czy koń może być jakiś szalony? Czy koń może oszalać? No nie wiem, zaraz się tego dowiemy. Ej, znalazłem zboże, więc od razu je sobie tutaj zbiorę i zrobimy sobie chlebek, bo te marchewki aż tak dobrze nie oddają. A wiadomo, zboże to zboże, chłopie. Ile tego mamy? 12, dobra, wystarczająco. Dobra, jestem na górze, czy ja coś muszę kraftić? Nie, nie muszę nic kraftić, bo tylko te przedmioty wrzucamy do hoopera i zobaczymy sobie konia. Chyba szalonego konia na to wychodzi, bo no ewidentnie jest trochę crazy, jest trochę crazy. Więc wrzucam jabłko, wrzucam dwie skóry, wszystko się wrzuciło, wrzuciło, no i sprawdzamy. Okej. Okay. Mamy jakiegoś dziwnego konia z żółtymi oczami, który cały czas idzie naprzód. No jest trochę creepy, jakaś muzyka w ogóle, jakby jakiś final boss widzowie wbijał, nie? Na arenę. A to tylko koń, no ale jest trochę straszny, w sensie, jakby miał białe oczy na przykład, albo czerwone, byłby jeszcze straszniejszy. No okej, okay, jakby spoko. Szczerze mówiąc, spodziewałem się chyba czegoś więcej. No ale dobra, nieważne, lecimy dalej i mamy tutaj znowu tańczące moby. O co chodzi z dzisiejszym odcinkiem? Tym razem są to hogliny, które sobie tutaj robią dancing w neterze. No i co do hoglinów będziemy potrzebować? Pewnie będziemy, no właśnie, tak myślałem, że będziemy potrzebować, kurde, steaków. Potrzebujemy marchewki. O, marchewki mam. Steaków nie mam, co prawda. Nie mamy, słuchajcie, zapalniczki, a żelazo też się skończyło, więc to jest ten moment, kiedy trzeba zejść do kopalni. A najgorsze jest chyba to, że ani jednego cave'u nie widziałem, ale też nie zwracałem uwagi, bo nie było potrzeby. Czekajcie, właśnie, miałem robić przecież, kurde, chleb. Zrobię sobie chleb w nowym craftingu. 36 chleba w zupełności wystarczy. No i teraz pytanie, czy jest tu jakaś jaskinia? No niby coś tu jest, ale jest tutaj też sporo wody, więc no raczej mi się tam nie chce iść. Ale czekajcie, tutaj coś jest i tutaj po drugiej stronie
mnie też coś jest, więc może nam się uda. O, mamy węgiel, więc to jest już dobra prognoza, więc tutaj kopmy sobie węgielek. 10 węgla w zupełności wystarczy. Zróbmy sobie może od razu trochę torczy, żebyśmy cokolwiek widzieli, żeby nie przegapił mojego żelaza, prawdaż? Prawdaż. Ej, dobra, bo my schodzimy tutaj niżej, ale żelaza nigdzie nie widzę i widzę wodę, której nie chcę. Więc będziemy musieli chyba przejść sobie na drugą stronę tutaj i zobaczyć, czy coś tutaj będzie ciekawego. Zbijamy sobie tutaj. O, proszę bardzo. I jesteśmy i... Ej, tutaj nic nie ma. To nawet nie jest cave. No nie wierzę. Dobra, sprawdźmy, czy może tutaj będzie. Duża szansa, że to żelazo nie będzie pod wodą, tylko właśnie, wiecie, gdzieś tutaj na ściankach tego wodnego cave'a, ale no niestety. Tak jak myślałem, tak się stało. Po prostu nie ma. Ej, ale my potrzebujemy flintu, więc przy okazji możemy sobie wziąć gravel. O, o, tak, tak. Jest żelazo! Myślę, że jedno żelazo z pod wody można wykopać, bo i tak tylko jedno potrzebujemy, więc dawaj. Oj, 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 oj. To będzie trwało godzinę. Ej, czy ja nie zginę? O nie, wyścig z czasem. Pa, 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 pa. Ej, prawie się udało, żebym nie dostał żadnych obrażeń. Ej, mocno. Dobra, wbijamy na górę w takim razie. Jeszcze musimy sobie świnkę znaleźć. Quick, quick. Gdzie jest jakiś knur do pokonania? Halo, halo. Ej, na pewno będzie w wiosce. Z tego co kojarzę, tam coś widziałem. Ej, tutaj był też jakiś cave'ik. Czemu ja tutaj nie wszedłem? Dobra, nieważne. Są tu jakieś świnki? O, są jakieś świnki. Dobra, biegniemy po nie. O, no tutaj świnia potrzebuje steaka, rozumiesz? O, i to ile ich jest w ogóle, nie? Dobra, pyk. Więc tak naprawdę mamy wszystko, żeby sprawdzić kolejnego moba, ale musimy sobie jeszcze oczywiście przetopić te żelazo, no i wykopać gravel, ale jakby to jest do zrobienia już tam na górze, gdzie jest bezpiecznie, bo tutaj jakieś moby zaraz nas będą atakować. I sorry za sąsiada, który wierci, bo to pewnie słychać. No, dzięki sąsiad, że robisz sobie robocik. O, ja mam flinta już w ogóle. Ej, sztos. Dobra, to w takim razie robimy sobie tutaj piecyk. Pyk, dajemy sobie tutaj węgiel, dajemy żelazo. Zaraz zrobimy zapalarkę, będziemy mieli to, marcheweczkę mamy. Dobra, więc elegancko. Tyk, mamy to i teraz hop, robimy tak, no. I mamy wszystko, żeby zobaczyć, jak wygląda Hoglin z Minecraft w prawdziwym życiu, gdzie został nagrany przez kamery. To będzie crazy, serio. Więc wrzucam sobie tutaj wszystko, proszę bardzo. No i lećmy zobaczyć te kamery. Dobra, w takim razie... Po to! O kurde, jakie to jest creepy. Ej, ja już to widziałem chyba. Ale nie wiem, czy ten sam filmik akurat, ale tego samego potwora, pa! On ucieka tą furą, a to coś go chyba goni. O człowieku, jak to się tragicznie dla niego skończyło, nie? Pa! To coś go zauważyło i zaczęło za nim biec, jak wbił wsteczny bieg. O kurde, ale przerąbany. Serio, nie? To jest za dużo, naprawdę. Dobra, idźmy dalej. Co tu mamy? Mamy Spidera, a.k.a. pająka. Co w takim razie będziemy potrzebować do pająka? Będziemy potrzebować nici, oka pająka i nici. Kurde, dobrze, że jest akurat noc. To może uda nam się upolować jakieś pajączki. Znaczy, na pewno się uda, wiadomo. Tylko, że zróbmy sobie może miecz, bo ten by się zaraz skończył. No i nie byłoby zbyt przyjemnie, jakbym miał walczyć z pająkami bez miecza. Dobra, okej. Czy widzicie gdzieś tutaj spidery? Bo ja niestety nie widzę endermany, ale pająku wygle. O, jest, dobra, pojawił się tutaj jeden. Daj mi chociaż nić albo oko, cokolwiek, please. O, dał oko, dobra, posłuchał się. Więc teraz w takim razie potrzebujemy tylko dwie nici. Nie wiem właśnie, czy spidery nie plują tymi oczami rzadziej niż nicią, albo na odwrót, no ale tak czy siak ważne jest to, że urde, nie wybuchaj. Dobra, 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 jeszcze żyje, jeszcze jakoś żyje. Najedzmy się, bo nie. Szkielet mnie tutaj strzela. Zostaw mnie, gamoniu. Są gdzieś pająki. Ej, czemu tutaj nigdzie nie ma pająków? O, tam jest pająk, dobra. O, i tutaj są dwa pająki, dobra. Zarąbiście, zarąbiście. Chodźcie do tatusia, dajcie mi dwie nici. Dwie nici, proszę, proszę dwie nici mi dać. O kurde, dobra. Mamy jedną nić, to o jedną za mało. Ale jesteśmy już bliżej celu. Zarąbiście, teraz sobie pobiegniemy tutaj. I miejmy nadzieję, że ten pająk, a, mamy jeszcze bliższej, innego pająka, daj mi nić. O, zarąbiście i dał mi drugie oko. Oka nie potrzebujemy, ale ważne, że mamy załatwioną kwestię z nici. Bo teraz będziemy mogli sobie sprawdzić pająka nagranego przez kamerę. Tylko że, no, ja nie lubię pająków. Możecie dać znać, widzowie, w komentarzach, czy lubicie pająki. Dla mnie pająki są okropne. W sensie, no, aż skręca, jak widzę pająka. Jakby miał go wziąć na ręce, to w ogóle ojojojojoj, zemdlałbym chyba. Dobra, jestem na miejscu, więc teraz tak. Wrzucamy dwie nici, wrzucamy oko. No i obczajmy te kamery. Okej, i co jest? Co to było? Ej, patrzcie, jaki wielki pająk w ogóle. Ej, ale to jest creepy, nie? O człowieku, jakie ogromne...
i nagle po... Nie chciałbym zobaczyć takiego pająka w prawdziwym życiu, serio, nie mogę na niego dłużej patrzeć, powaga, dobra, co mamy kolejne? Kolejne są latające świnie, o co tu chodzi, czemu te świnie latają? Ej, mocno crazy, dobra, co potrzebujemy, żeby te świnie zobaczyć w prawdziwym życiu? Potrzebujemy marchewki, które ja chyba mam i potrzebujemy stejki, których nie mam. Dobra, czyli musimy iść polować na świnie, no wiadomo, musimy iść w stronę wioski, bo tam będzie po prostu najszybciej i najłatwiej, tylko szkoda, że jest noc, a ja nie mam łóżka, żeby się przekimać, więc myślę, że opcja pójścia do wioski villagerów jest najlepsza, bo i zrobimy sobie dzionek i słuchajcie, na pewno będzie w tej wiosce jakaś świnia. Czekajcie, czy będzie? No owce są. Nie, no na bank będzie. To nie ma co się nad tym przejmować. Serio, nie? Pójdźmy do tego samego domku, co wcześniej. E, villager, spadaj. No, to moja chata. No i piękny poranek w naszym kwadratowym świecie. Tylko teraz pytanie, czy będą tutaj świnie? O, są świnie. Ho, no tutaj świnia. Ho, świnia. Okej. No i tak naprawdę mamy wszystko, bo marchewki mam, więc możemy sobie wracać na drugą stronę. Dobra, jestem na górze, jak sami widzicie. I teraz zobaczymy sobie świnie w prawdziwym życiu. Ej, tu się coś zepsuło. A co tutaj było? A, tu był pająk. Ej, to dobrze w sumie, że się zepsuło, bo ja nie lubię pająków, tak jak mówiłem. Dobra, więc wrzucamy stejka, wrzucamy sobie tutaj dwie marchewy. Okej, no i lećmy sprawdzić to. Co my tutaj mamy? Ej, rzeczywiście jest tutaj coś różowego. Ej, ale czy to jest świnia? Czy to jest świnia, widzowie? To chyba bym nie powiedział, ale pa to, ej, to biegło. O kurde, ty. No nie wiem, czy to jest świnia, czy nie różowy kot. No, kolorem przypomina świnie, ale zachowaniem chyba nie, bo no świnie nie atakują ludzi, ale ewidentnie to była jakaś nawiedzona świnia. Ją aż wykręca. Masakra, dobra. Przejdźmy w takim razie do ostatniego obrazka, jakim jest, słuchajcie, Vex. No, ciekawe, co będziemy potrzebować, aby go odblokować? Potrzebujemy żelazny miecz, potrzebujemy czerwony barwnik oraz niebieski. Dobra, do zrobienia, ale znowu musimy iść do cave'u, aby wykopać jakieś żelazo, bo raczej z kwiatkami nie będzie problemu. No, ale tak jak mówię, no kurczę, trzeba znaleźć jakąś porządną jaskinię, gdzie żelazo będzie tutaj na skinienie, więc mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko zrobić. I chyba tam mamy jakieś cave'y koło tej wioski, bo tak coś mi się kojarzy, że przechodziliśmy. To właśnie w tą stronę było tego dużo. O, i mamy, patrzcie, mamy już niebieski barwnik i mamy też czerwony. O, i tu jest jakaś jaskinia, pa. Ej, będzie tutaj żelazo? O, nie będzie tutaj żelaza, chociaż może, może, nie, nie będzie. O, 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 dobra, mamy tutaj jakiegoś cave'a. Wiedziałem, że tutaj coś widziałem, tylko, o kurde, ty, tutaj nie będzie chyba żelaza. Pa, są magma bloki, ale no, żelaza to ja tutaj nie widzę, bardzo niefajnie. Może tutaj coś będzie? O, tak, tutaj na pewno będzie, bo już jest zejście niżej. Tylko tutaj też mogą być moby, okej, ale jak na razie to ich nie widzę. Ej, no nie gadaj, że tu też nie będzie żelaza. Ej, tutaj nie ma żelaza, co jest? O, nie, no dobra, tutaj... Tutaj już musi być żelazo, poważnie, nie? Nie ma opcji, ten cave jest zbyt wielki, no właśnie, żeby tu nie było żelaza. No spadaj, creeper, spadaj! Wow, dobra, jest żelazo. O, i nawet tutaj jest żelazo, więc dwa żelaza wykopane, no i możemy wracać i uważać na creepera. O kurde, on prawie wybuchł, nie? Co, no musimy wrócić sobie na naszą platformę i to wszystko poprzepalać, porobić barwniczki i będzie sikalafon. Więc wrzucamy sobie te dwa żelaza, tutaj musimy poczekać, w tym czasie robimy sobie tutaj niebieski barwnik, czerwony barwnik, patyczki mamy, więc no, musimy czekać, po prostu, musimy czekać. Jest żelazo, więc robimy sobie tutaj sword, okej. No i biegniemy na sam koniuszek właśnie tej platformy, wrzucamy itemy i zobaczymy Vexa w prawdziwym życiu. No patrząc na to, jakie były dzisiaj obrazki, to może być naprawdę zaskakujące, a jeżeli wy jeszcze łapki w górę nie zostawiliście, to klikajcie, bo jak nie, to nie wrzucę tych przedmiotów i wtedy nie odblokuje się nagranie z kamer. Więc drogi widzu, w tym momencie klikasz. Dobra, wrzucamy to, pyk, okej, no i lecimy sprawdzić. Wow, patrzcie to. Ej, to rzeczywiście wygląda jak Vexy, które latają i są wszędzie dookoła i pa... O człowieku. A tutaj mamy tego. No z niego drobi, wiecie, totem nieśmiertelności. Ale serio, to wygląda mega realistycznie. Poza tym, że chyba te Vexy to kościotrupy, ale widzę jakieś podobieństwo. Małe, bo małe, ale jest. Tak więc mordeczki, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo one pojawiają się codziennie. Ja byłem WK, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo! Pa!